Wir wollen etwas lesen aus der Offenbarung, dem letzten Kapitel der Bibel. Chcielibyśmy przeczytać coś z Księgi Objawienia z ostatniego rozdziału. Wir lesen Offenbarung 22, Vers 16 und 17. Objawienie 22, 16 i 17 wiersz. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna, poranna. A duch i oblubienica mówią, przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie, przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Und Vers 20 und 21. I 20 i 21 wiersz. Mówi ten, który świadczy o tym, tak przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź Panie Jezu. Łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Amen. Die Offenbarung ist in unseren Bibeln das letzte Buch. Księga Objawienia w naszych Bibliach jest ostatnią księgą. Nun wissen wir, dass die Reihenfolge der Bibelbücher nicht von Gott inspiriert ist. I wiemy też, że kolejność ułożenia ksiąg w Biblii nie jest inspirowana duchem. Der Inhalt ist inspiriert, aber nicht die Reihenfolge der Bücher. Zawartość ksiąg jest inspirowana, ale kolejność ułożenia nie. Und trotzdem zweifeln wir nicht daran, dass die Offenbarung zu Recht am Ende der Bibel steht. A jednak myślę, że nikt nie ma tej wątpliwości, że Księga Objawienia znalazła się we właściwym miejscu Biblii. Genauso wie das erste Buch Mose mit Fug und Recht das erste Buch in der Bibel ist. Tak samo myślę, jak pierwsza Księga Mojżeszowa właściwie została położona w tym miejscu, że jest w ogóle pierwszą księgą Biblii. Das erste Buch ist das Buch der Anfänge. Pierwsza księga jest księgą początków. Es wird auch das Buch Genesis genannt, der Anfang. Jest również tą księgą nazywaną jako księga Genesis, czyli początek. Und die Offenbarung ist das letzte Buch. Księga Objawienia jest ostatnią księgą. Das erste Buch Mose zeigt uns, wie Gott diese Schöpfung geschaffen hat und wie alles angefangen ist. Pierwsza księga pokazuje nam, jak Bóg stworzył stworzenie, jak to wszystko się zaczęło. Die Offenbarung zeigt uns, wie Gott alles zu einem wunderbaren Ende bringt. A Księga Objawienia pokazuje nam, w jaki sposób Bóg doprowadzi wszystko do cudownego zakończenia. Deshalb rahmen diese beiden Bücher zu Recht die Bibelbücher ein. Dlatego te dwie księgi jak gdyby obejmują prawidłowo pozostałe księgi, są początkiem i końcem. W pierwszej Księdze Mojżeszowej widzimy, jak grzech przyszedł na świat. A w Objawieniu czytamy, że Pan Jezus wszystko nowym uczyni. Der Augenblick kommt, wo die Sünde aus dieser Welt abgeschafft ist und wo es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird. I nadejdzie taki moment, gdzie grzech będzie całkowicie usunięty i nastanie nowa ziemia i nowe niebo. Für viele scheint die Offenbarung ein schwieriges Buch zu sein. Dla wielu wydaje się, że Księga Objawienia jest bardzo trudną księgą. Und doch lohnt es sich, dieses Buch zu lesen. A jednak jest to opłacalnym, by zająć się tą księgą. Das Buch selbst ist in drei Teile eingeteilt. Ta księga jest podzielona na trzy części. Diese drei Teile sind der Schlüssel zum richtigen Verständnis der Offenbarung. I te trzy części są jakby kluczem do właściwego rozumienia tej księgi. Und diese Dreierstruktur wird uns in dem Buch selbst gegeben in Kapitel 1. I ta struktura jest nam podana w pierwszym rozdziale nawet. In Offenbarung 1, Vers 19 lesen wir folgendes. Objawienie, pierwszy rozdział, 19 wiersz, czytamy następujące słowa. Napisz więc, co widziałeś, co jest i co się stanie potem. Also Johannes sollte aufschreiben, was er gesehen hatte, erstens. A więc Jan miał napisać po pierwsze to, co widział. Zweitens sollte er das schreiben, was ist. Po drugie miał napisać to, co jest. Und drittens sollte er schreiben, was geschehen wird. A po trzecie miał napisać to, co się stanie. Also aus Sicht von Johannes Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. A więc z perspektywy Jana miał napisać przeszłość, zapisać przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Was du gesehen hast, das ist die Vision in Kapitel 1, wo Johannes den Herrn Jesus als Richter sieht. To, co widziałeś, to jest ta wizja, którą Jan zapisał w pierwszym rozdziale, gdy widzi Pana Jezusa jako sędziego. Das, was ist, das ist Kapitel 2 und 3, das sind die 7 Versammlungen in Kleinasien. To, co jest, to jest rozdział 2 i 3 i to jest tych 7 zgromadzeń w Azji Mniejszej. Die Geschichte dieser 7 Versammlungen beschreibt uns die ganze Geschichte des christlichen Bekenntnisses bis zu dem Augenblick, wo der Herr Jesus wiederkommt. Ta historia tych 7 zgromadzeń opisuje nam historię chrześcijańskiego Kościoła od momentu powstania aż do tego momentu, gdy Pan Jezus przyjdzie po swoich. I trzecia część, co się stanie potem, das ist die eigentliche Hauptbotschaft der Offenbarung von Kapitel 4 bis Kapitel 22, Vers 5. I to jest w zasadzie główny temat objawienia od 4 rozdziału do rozdziału 22, 5 wiersza. To są 3 główne części objawienia. Ale i objawienie ma pewien prolog, takie wprowadzenie. I również ma epilog, czyli słowo końcowe. I znowu ten prolog i epilog obejmują objawienie. I te 2 części bardzo przemawiają do naszych serc. Księga Objawienia jest księgą sądów. Opisuje Pana Jezusa jako sędziego. Aber sowohl in der Einleitung als auch in dem Schluss lernen wir, dass der Richter unser Heiland ist. Ale zarówno w prologu, jak i epilogu możemy nauczyć się, że ten sędzia jest naszym zbawicielem. In der Einleitung lesen wir diesen herrlichen Vers, den wir gut kennen, Offenbarung 1, Vers 5: Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut. W pierwszym rozdziale czytamy 5 wiersz, który bardzo dobrze znamy, 2 część. Temu albo jemu, który miłuje nas i który obmył nas z grzechów naszych przez krew swoją. I 6. I uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego. Niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Sędzia opisany w tej księdze jest tym, który nas miłuje. I to jest ten sam, który rozwiązał nasz problem grzechów. Dlatego nikt z nas nie musi się obawiać, jeśli czyta Księgę Objawienia. Tak, ta księga opisuje Pana Jezusa jako sędziego. Ale ten sędzia jest właśnie tym, który nas miłuje. I jeśli teraz też wspomnimy na te słowa, które przeczytaliśmy, czyli mowa kończąca, to czytaliśmy w 16 wierszu ja, Jezus. I tu jest podkreślenie na to ja. Może ktoś, kto czytał Księgę Objawienia do tego wiersza, to miał pewien strach. Jeśli Pan jest takim sprawiedliwym i takim sprawiedliwym sędzią, jak tutaj mamy opisane, to czy nie mam się choć trochę bać? Nie, drodzy bracia i siostry, nie musimy się niczego obawiać. Der Richter sagt zu uns: Ich, Jesus. Ten sędzia mówi do nas: ja, Jezus. Er sagt hier nicht ich, der Herr. Nie mówi tutaj ja, Pan. Er sagt auch nicht ich, Christus. Nie mówi również ja, Chrystus. Sondern er sagt ganz einfach ich, Jesus. Ale mówi bardzo prosto ja, Jezus. Natürlich reden wir ihn normalerweise als Herr Jesus an. Oczywiście my zwracamy się do Niego jako do Pana Jezusa. Und das ist richtig, denn er ist unser Herr. I to jest jak najbardziej właściwe, bo On jest naszym Panem. Ale jeśli On sam tutaj mówi, ja, Jezus, to ma to szczególne znaczenie. Co oznacza imię Jezus? Chciałbym zapytać dzieci, wiecie, co oznacza to imię? To jest dla nas najpiękniejsze imię, jakie jest. Ale to imię też ma znaczenie. Jezus to imię oznacza, Pan jest ratunkiem. Tutaj więc mówi do nas nie sędzia, ale ten wybawiciel. Jezus to jest to imię, które On nosił jako człowiek tutaj na ziemi. Es wurde gesagt, du sollst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk retten. Jest zapisane, i dasz mu imię Jezus, bo On wybawi lud swój. Und Jesus war der Name, der über seinem Kreuz stand. I również to imię było zapisane nad Jego krzyżem. Ihr Lieben, dieser Name Jesus, der muss unsere Herzen zum Klingen bringen. Bracia i siostry, to imię musi spowodować, że nasze serca zaczną drżeć. Jeszcze raz, ten sędzia opisany w tej księdze jest naszym ratownikiem, jest naszym Zbawicielem. To jest ten, który nas miłuje i obmył nas z naszych grzechów w swojej krwi. Dann sagt er, ich habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge zu bezeugen in den Versammlungen. I dalej on mówi, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Es ist interessant, dass hier am Ende noch einmal so sehr betont wird, wie wichtig dieses Buch der Offenbarung ist. To jest ciekawym, że tutaj na sam koniec jest jeszcze raz podkreślone, jak ważna jest ta księga. Wenn wir noch mal in die Einleitung kurz schauen, spójrzmy jeszcze raz do pierwszego rozdziału. Dann heißt es in Vers 3: Glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist. Trzeci wiersz. Vers 3. Offenbarung 1, Vers 3. Umiłowani. Glückselig. Ja się przepraszam. Trzeci wiersz. Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski. Wir fragen uns vielleicht, warum ein solches Glück, gerade so ein Buch zu lesen. I może byśmy się zapytali, dlaczego takim szczęściem jest czytać tą księgę? Viele Christen machen einen Bogen um die Offenbarung. Wielu chrześcijan pomija albo omija objawienie. Aber sowohl am Anfang als auch am Ende dieses Buches wird uns gesagt, es ist wichtig, lest dieses Buch. Ale na początku i na końcu jest nam przedstawione, to jest ważna księga, czytaj ją. I tutaj na końcu czytaliśmy, by było poświadczone wam to w zborach. Mogę zapytać, kiedy ostatni raz czytaliście objawienie? Kiedy po raz ostatni w zgromadzeniu rozważaliśmy ją? Wir lesen die Offenbarung relativ selten. Czytamy, można powiedzieć, że relatywnie rzadko tą księgę. Zumindest die Kapitel 6 bis 21. A na pewno rozdziały od 6 do 21. Aber die Bibel sagt uns, wir sollen dieses Buch lesen. Ale Biblia mówi nam, mamy czytać, zajmować się tą księgą. Warum eigentlich? Dlaczego? Dieses Buch zeigt uns eine besondere Seite der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus. Ta księga pokazuje nam szczególną stronę chwały naszego Pana Jezusa. Wiecie, chętnie myślimy o tym, że Pan Jezus uwielbia się w łasce. I tak też jest. Łaska Boża objawiła się zbawienna dla wszystkich ludzi. Ale Pamiętajmy, że Pan Jezus uwielbia się też i w sądzie. A to niestety czasem zapominamy. In der Offenbarung sehen wir, wie der Herr Jesus sich als Richter verherrlicht. W objawieniu właśnie możemy oglądać, jak Pan Jezus uwielbia się jako sędzia. I to już powinno być wystarczającym warunkiem, aby czytać tą księgę. A więc pierwszym z tych powodów jest to, że coś nowego poznajemy o Panu Jezusie. Ale jest jeszcze drugi powód. I ten powód możemy znaleźć w drugim liście Piotra. In 2. Petrus 1, Vers 19 ist von dem prophetischen Wort die Rede. W 19 wierszu mamy mowę o słowie prorockim. Und dazu zählt ganz besonders auch die Offenbarung. I do tego szczególnie zalicza się objawienie. Und dann sagt Petrus, das prophetische Wort ist eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. I potem Piotr mówi: trzymając się go niczym pochodni świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Wiecie, jeśli na zewnątrz jest bardzo ciemno, to potrzebujemy lampy, potrzebujemy światła, aby znaleźć drogę. Jeśli będziemy szli w ciemności, to bardzo łatwo możemy się potknąć i upaść. A więc potrzebujemy światła. Świat, w którym dzisiaj żyjemy, jest ciemnością. I abyśmy pewnie potrafili podążać, potrzebujemy światła. I właśnie to prorockie słowo daje nam to światło. Pozwala nam, pomaga nam poznać ten świat w jego złym, rozpoznać świat w jego złym charakterze. Das prophetische Wort hilft uns, unsere Zeitverhältnisse richtig einzuschätzen. To prorocze słowo pozwala nam ocenić właściwie te zasady panujące w tym świecie. To jest drugi punkt, dla którego powinniśmy czytać objawienie. Jeszcze trzeci punkt chciałbym wymienić. In 2. Korinther, Kapitel 5 lesen wir: Wir kennen den Schrecken des Herrn und überreden die Menschen. W 2. Koryntian chyba 5 rozdział czytamy, że znamy bowiem bojaźń pańską i przez to chcemy przekonać ludzi. Wenn wir daran denken, dass das Gericht einmal über die Menschen kommen wird, dann motiviert uns das, jetzt das Evangelium zu verkündigen. Jeśli wiemy, że ten sąd nadejdzie kiedyś, to to jest motywacją dla nas, aby ludzi przekonywać. Das kommende Gericht treibt uns an, den Menschen von dem Herrn Jesus zu sagen, dem Retter. Ten nadchodzący sąd napędza nas do tego, by mówić ludziom o Zbawicielu. I to są te trzy powody, dlaczego ważnym jest, by czytać Księgę Objawienia. Objawienie to nie jest księga z 7 pieczęciami, ale jest to księga, którą możemy czytać i ją rozumieć. Der Heilige Geist hilft uns dabei. Duch Święty pomaga nam w tym. Und es gibt auch gute Bibelkommentare zur Offenbarung, die uns helfen, dieses Buch besser zu verstehen. I jest też wiele dobrych komentarzy, które pomagają nam rozumieć tą księgę. Dann sagt der Herr Jesus in Vers 16 weiter: Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. I dalej Pan Jezus mówi: Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna, w niemieckim jest gwiazda błyszcząca albo lśniąca poranna. Der Jesus sagt, ich bin. Pan Jezus mówi, jam jest. Wir finden das oft in der Bibel. Często możemy to znaleźć w Biblii. Schon im Alten Testament offenbart sich Gott, ich bin. Również i w Starym Testamencie Bóg objawia się jako jam jest. Zu Abraham sagt er, ich bin Gott der Allmächtige. Do Abrahama Bóg mówi, jam jest Bóg Wszechmogący. Zu Mose sagt Gott, ich bin der ich bin. Do Mojżesza Bóg mówi, jestem, który jestem. Das heißt, ich verändere mich nicht. To oznacza, nie zmieniam się. Und im Neuen Testament sagte Herr Jesus, als er hier auf dieser Erde war, wiederholt: Ich bin. I w Nowym Testamencie Pan Jezus, gdy był na tej ziemi, znowu mówi: Ja jestem. Siebenmal im Johannesevangelium: Ich bin. Siedmiokrotnie w Ewangelii Jana Pan Jezus mówi: Ja jestem. Und hier zum letzten Mal: Ich bin. A tutaj mówi po raz ostatni: Ja jestem. Was heißt das, wenn der Herr Jesus sagt: Ich bin? Co to znaczy, gdy Pan Jezus mówi: Ja jestem? Wisst ihr, wir denken oft darüber nach, was der Herr Jesus tut. Wiecie, często zastanawiamy się nad tym, co Pan Jezus czyni. Und was der Herr Jesus tut, ist großartig. I tak, to co Pan Jezus czyni, to jest coś wielkiego. Wir denken an das, was der Herr Jesus uns schenkt, und seine Geschenke sind großartig. Zastanawiamy, czy myślimy często o tym, co Pan Jezus nam daruje, i to, co On nam daruje, jest to piękne i wielkie. Aber wenn der Herr Jesus sagt: Ich bin, dann möchte er uns auf etwas aufmerksam machen, was er ist. Ale jeśli Pan Jezus mówi: Ja jestem, albo Jam jest, to Pan Jezus chce zwrócić naszą uwagę na to, kim On jest. Wiecie, to jest jedną sprawą rozpoznać, co ktoś czyni, ale inną sprawą jest poznać, kim on jest, kim ten ktoś jest. I oczywiście te dwie rzeczy są bardzo blisko koło siebie. Es macht eben einen Unterschied, wer etwas tut oder wer mir etwas schenkt. To jest nawet różnicą, kto mi coś daruje, albo kto coś dla mnie robi i kto coś mi daruje. Wiecie, jeśli moja żona daruje mi jakiś prezent na urodziny, to ma to dla mnie wielkie znaczenie. Gdybym tą samą rzecz dostał od jakiejś innej osoby, nie będzie to miało dla mnie tak wielkiego znaczenia. I dlatego nie zostańmy na tym pułapie, by się zastanawiać, co nam Pan daje, ale też pomyślmy o tym, kim On jest. I wiele miejsc w Biblii nam pokazuje, kim On jest. Es ist jedes Mal eine Offenbarung seiner Herrlichkeit, wenn er sagt: Ich bin. Za każdym razem, gdy on wypowiada słowa "Ja jestem", jest to objawienie jego chwały. Nun, welche Herrlichkeit sehen wir jetzt hier in Vers 16? I teraz jaką chwałę widzimy tutaj w 16 wierszu? Er sagt: Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids. Jam jest korzeń i ród Dawidowy. Was heißt das denn? Co to znaczy? Ist das etwas Besonderes? Czy to coś szczególnego? Ja, liebe Geschwister, das ist etwas sehr Besonderes. Tak, drodzy bracia i siostry, to jest coś szczególnego. Wisst ihr, was der Jesus hier sagt? Wiecie, co Pan Jezus tutaj mówi? Er sagt: Ich bin ein Sohn Davids und ich bin zugleich der Ursprung Davids. Ja jestem, Pan Jezus tutaj mówi: Ja jestem synem Dawida, ale jednocześnie jestem początkiem Dawida. Beziehungsweise umgekehrt, er sagt zuerst: Ich bin die Wurzel, der Ursprung Davids. Tutaj w zasadzie jest to odwrotnie powiedziane. Ja jestem ten, który dał początek Dawidowi. I potem mówi: jestem rodem Dawidowym, czyli pochodzę od Dawida. Tutaj mamy po raz ostatni potwierdzone w Biblii, że Pan Jezus jest jednocześnie Bogiem i człowiekiem. Als Gott ist er die Wurzel. Der Ursprung Davids. Jako Bóg jest on początkiem Dawida. Als Mensch ist er das Geschlecht Davids. Jako człowiek on pochodzi od Dawida, z Dawida. Wisst ihr, das kann nur der Herr Jesus sagen. Wiecie, takie słowa może wypowiedzieć tylko Pan Jezus. Das könnte kein Mensch sagen. Tego nie może powiedzieć żaden człowiek. Ich bin entweder der Sohn meines Vaters. Ja jestem albo synem mojego ojca, oder ich bin der Vater meiner Söhne. Albo jestem ojcem moich synów. Ich kann nie beides gleichzeitig sein. Nie jestem w stanie być jednym dla tych dwóch osób. Ich kann nicht der Vater einer Person und gleichzeitig das Kind derselben Person sein. Das geht nicht. Nie mogę być ojcem pewnej osoby i jednocześnie być dzieckiem tej samej osoby. Aber bei dem Herrn Jesus geht das. Ale w przypadku Pana Jezusa to jest możliwe. Weil er Gott und Mensch, Wurzel und Geschlecht zugleich ist. Bo on jest Bogiem i rodem. Nun als Wurzel und Geschlecht Davids ist der Herr Jesus die Hoffnung Izraels. Jako ten korzeń i jako ten ród jest Pan Jezus tą ufnością dla Izraela. Sie warten auf den Sohn Davids, der als König einmal regieren wird. Oni czekają na syna Dawidowego, który jako król będzie panował. Also Wurzel und Geschlecht Davids ist die besondere Hoffnung für Israel. A więc korzeń i ród Dawidowy jest szczególną nadzieją dla Izraela. Aber dann fügt der Jesus hinzu, ich bin der glänzende Morgenstern. Ale Pan dodaje potem gwiazda jasna, czyli lśniąca poranna. Und da haben wir den Herrn Jesus als die Hoffnung der Christen. I tutaj mamy Pana Jezusa jako nadzieję dla chrześcijan. Die Juden warten auf die Sonne der Gerechtigkeit, die aufgeht. Żydzi czekają na słońce sprawiedliwości, które wzejdzie. Christen warten auf den glänzenden Morgenstern. A chrześcijanie czekają na gwiazdę jasną poranną. Ihr Kinder, was sieht man zuerst, den Morgenstern oder die Sonne am frühen Morgen? Drogie dzieci, co widać najpierw? Słońce w jego pełnej krasie, czy też tą gwiazdę jutrzenkę? Natürlich den Morgenstern. Oczywiście ta jutrzenka pojawia się pierwsza na niebie. Wenn es ganz dunkel ist, sieht man den Morgenstern ganz hell. Jak jest jeszcze ciemno, to ta gwiazda pierwsza przebija się przez ten mrok. Und dann weiß man, jetzt dauert es nicht mehr lange, bis die Sonne aufgeht. I wtedy wiemy, krótki czas i zaraz pojawi się słońce. Wir Christen warten auf den Herrn Jesus als den glänzenden Morgenstern. My chrześcijanie czekamy na Pana Jezusa jako na tą jasną gwiazdę poranną. Wir warten darauf, dass er kommt, um uns zu entrücken. Czekamy na to, aby on przyszedł i nas pochwycił. Übrigens, wir warten nicht so sehr auf die Entrückung. A poza tym nie czekamy tak bardzo na to pochwycenie, sondern wir warten auf den, der uns entrückt. Ale czekamy na tego, który nas pochwyci. Unsere Hoffnung ist nicht die Entrückung, sondern der Herr Jesus. Naszą nadzieją nie jest pochwycenie samo w sobie, ale osoba, która nas pochwyci. Natürlich ist das beides miteinander verbunden. Oczywiście te dwie sprawy są razem ze sobą powiązane. Aber der Jesus sagt, ich bin der glänzende Morgenstern, auf ihn warten wir. Ale Pan Jezus mówi, ja jestem gwiazda jasna poranna, na niego czekamy. Wir empfinden, dass es moralisch Nacht ist um uns herum. Odczuwamy to, że wokół nas moralnie jest noc. Und da warten wir auf diesen glänzenden Morgenstern. I czekamy na tą gwiazdę jasną poranną. Er kommt. On przyjdzie. Und er kommt bald. Przyjdzie wkrótce. Danach kommt der Herr Jesus für Israel als Sonne der Gerechtigkeit. I dopiero potem Pan Jezus przyjdzie jako słońce sprawiedliwości dla Izraela. Das ist die Offenbarung des Herrn Jesus, wenn er auf die Erde zurückkommt, um hier sein Reich zu gründen. To jest objawienie Pana Jezusa, gdy on przyjdzie tutaj na tą ziemię, aby ustanowić królestwo. Nun, was ist die Reaktion auf die Aussage, ich bin der glänzende Morgenstern? Jaka jest reakcja na tą wypowiedź, ja jestem jasna gwiazda poranna? Ganz unerwartet und plötzlich lesen wir, der Geist und die Braut sagen, komm. Tak nagle czytamy, że duch i oblubienica mówią, przyjdź. Der Geist ist der Heilige Geist. Duch to jest tutaj Duch Święty. Er ist am Pfingsttag vor 2000 Jahren auf die Erde gekommen. On przed mniej więcej 2000 lat w Dzień Zielonych Świąt zszedł na tą ziemię. Er wohnt in jedem einzelnen Gläubigen. I żyje, mieszka w każdym pojedynczym wierzącym. Und er wohnt auch in der Versammlung. On mieszka w zgromadzeniu. Nun dieser Geist ist ein Fremdkörper hier auf dieser Erde. Ten duch jest ciałem obcym na tej ziemi. Er möchte zurück. On chce wrócić. Und wir sind auch Fremdkörper auf dieser Erde. I my również jesteśmy ciałami obcymi na tej ziemi. Wir möchten dahin, wo wir hingehören. Chcemy iść tam, gdzie nasze miejsce. Und wenn der Jesus jetzt sagt, ich bin der Morgenstern, dann rufen wir mit dem Geist, komm. Jeśli Pan Jezus mówi, ja jestem gwiazdą jasną poranną, to natychmiast wołamy, przyjdź. Wir wünschen, dass der Herr Jesus kommt. To jest naszym życzeniem, by Pan Jezus przyszedł. Wünschen wir das wirklich? Naprawdę jest to naszym życzeniem? Wahrscheinlich sagen wir jetzt alle ja. Prawdopodobnie wszyscy teraz odpowiemy tak. Und ich sage mal theoretisch ja. A ja bym dodał teoretycznie tak. Aber auch praktisch ja? Ale czy w sposób praktyczny też tak? Sagen wir wirklich, Herr Jesus, komm? Czy naprawdę to mówimy, Panie Jezu, przyjdź? Warten wir wirklich auf ihn? Naprawdę czekamy na Niego? Wiecie, to jest jedna rzecz, wiedzieć, że On przyjdzie. A drugą rzeczą jest naprawdę na Niego czekać. Pan Jezus nie tylko chce, abyśmy wiedzieli, że On jest tą gwiazdą jasną poranną, ale On chce, abyśmy naprawdę na Niego czekali. Wiecie, jeśli Pan pozwoli, to jutro lecę do domu. Kilka dni mnie nie było. I w domu wiedzą, że w poniedziałek rano wracam. W poniedziałek mam umówione kilka spotkań w firmie i moi partnerzy biznesowi wiedzą, w poniedziałek on przyjedzie z powrotem. Aber ob ich jetzt wirklich komme oder nicht, ist denen nicht so wichtig. I teraz, czy naprawdę przyjadę, czy nie, nie jest to takie ważne. Moja żona też wie, że jutro przyjadę. I ona czeka na mnie. Ona cieszy się, jak znowu wrócę. O tym jestem dogłębnie przekonany. Widzicie tą różnicę? Jeden wie, że ja przyjadę, ale no, nie jest to dla niego takie super ważne. Jest mu to obojętne. Drugi wie, że przyjadę, druga osoba wie, że przyjadę i czeka z tęsknotą na mnie. Możemy zrobić taką próbę, czy naprawdę czekamy na Pana Jezusa. Mal ganz ehrlich, wann haben wir zuletzt gebetet, Herr Jesus, komm? Szczerze, kiedy ostatni raz modliliśmy się, aby Pan Jezus przyszedł? Codziennie? Wtedy czekamy na Niego. Ja wam to muszę przyznać, że nie modlę się tak codziennie. I myślę, że tu jestem dość wystarczająco szczery. Czy modlimy się raz w tygodniu o to? Wtedy można by powiedzieć, że czekamy, ale no nie tak intensywnie. Raz w miesiącu? A może jeszcze nigdy? Modlimy się, prosimy o to na naszych godzinach modlitewnych. Nie wiem, jak to u was w Polsce, ale muszę przyznać, że u nas w Niemczech dzieje się to dosyć rzadko. I to pokazuje, że dość dobrą mamy wiedzę, ale te oczekiwanie jest słabsze. I tu też możemy i powinniśmy być samokrytyczni. I potem jest dodane, a ten, kto słyszy, niech powie, przyjdź. To jesteśmy my dzisiaj. Słyszymy to? I teraz pytanie, czy coś się zmienia w moim życiu? Jeśli teraz pojedziemy do domów naszych, czy będziemy bardziej czekali na Pana Jezusa? Ten, kto słyszy, niech powie, przyjdź. Słyszymy teraz, mówimy w naszych sercach, przyjdź. Motiviert uns das jetzt gemeinsam, mich ganz genauso intensiver auf den Herrn Jesus zu warten? Czy nie motywuje nas to wspólnie razem, aby jeszcze bardziej czekać na Pana Jezusa? Und dann fügt der Heilige Geist hinzu, wen da dürstet, der komme, wer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. I jeszcze mamy tą drugą część. Ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. Das ist jetzt wie ein kleines Wortspiel mit dem Wort kommen. To jest teraz, można powiedzieć, taka mała gra słów z tym słowem przyjdź. Denn jetzt geht es nicht mehr um das Kommen des Herrn Jesus. Bo teraz nie jest mowa o przyjściu Pana Jezusa. Sondern jetzt geht es darum, dass der Sünder zu Gott kommt. Ale tutaj mowa jest o tym, by grzesznik przyszedł do Boga. Es ist nochmal ein Appell des Evangeliums, der Einladung Gottes zu kommen. Tu jest jeszcze raz apel, jeszcze raz Ewangelia, aby ludzie przyszli do Boga. Gott ist das Evangelium wichtig. Bo dla Boga Ewangelia jest ważna. Und auf dem letzten Blatt der Bibel haben wir nochmal das Evangelium hier wie in einer Nussschale. I na ostatniej stronie Biblii mamy tą Ewangelię jeszcze w takim mikrostreszczeniu. Da gibt es ein Angebot. Jest oferta. Das ist das Wasser des Lebens. To jest ta woda życia. Das ist ewiges Leben. To jest życie wieczne. Das Angebot steht. Oferta jest przygotowana. Jeder kann das Angebot annehmen. Każdy z tej oferty może skorzystać. Aber die erste Voraussetzung, um es anzunehmen, ist, dass man Durst hat. Ale pierwszym warunkiem, aby z tego skorzystać, jest, by pragnąć. Wer Durst hat, der trinkt. Wer keinen Durst hat, trinkt nicht. Kto ma pragnienie, ten pije. Kto nie ma pragnienia, ten nie pije. Also das erste, was wir lernen hier, ist, dass ein Mensch Durst haben muss. Er muss erkennen, dass er ein Bedürfnis hat. A więc to pierwsze, co możemy rozpoznać, to to, że człowiek musi chcieć, musi poznać, że on chce. Aber zweitens heißt es, wer Durst hat, der komme. Ale po drugie, kto pragnie, niech przyjdzie. Man muss also kommen, man muss einen Schritt auf den Herrn Jesus zu machen. A więc trzeba zrobić ten krok w kierunku Pana Jezusa. I po trzecie, kto chce, niech weźmie wodę życia. Trzeba też i chcieć. Mogę, wiecie, mógłbym mieć teraz potworne pragnienie i przede mną stoi szklanka wody. I to będzie dla mnie pożyteczne czy korzystne. Przyda mi się, gdy ją wypiję. Deshalb steht hier, wer will, der kommt und trinkt. Dlatego jest napisane, kto chce, niech przyjdzie i pije. Wisst ihr, Gott zwingt niemand, das ewige Leben anzunehmen. I wiecie, Bóg nikogo absolutnie nie zmusza, aby przyjął, aby wziął życie wieczne. Er überlässt es der Verantwortung der Menschen. On ten fakt pozostawia odpowiedzialności człowieka. Und deshalb appellieren wir bei der Predigt des Evangeliums auch an die Verantwortung des Menschen. I dlatego, jeśli głosimy Ewangelię, to wołamy do sumień ludzkich. Wir müssen den Menschen sagen, sieh ein, dass du ein Sünder bist. Musimy powiedzieć ludziom: spójrz, jesteś grzesznikiem. Komm und glaube an den Herrn Jesus. Przyjdź i uwierz Panu Jezusowi. Das Evangelium ist eigentlich ganz simpel und einfach. Ewangelia w zasadzie jest czymś bardzo łatwym i prostym. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Uwierz w Pana Jezusa i będziesz zbawiony. Das ist kommen und trinken, glauben. To jest to, przyjdź i wypij. Und dann kommt das, was Gott tut. I potem jest to, co Bóg uczyni. Der bekommt das Wasser des Lebens umsonst. Dostanie wodę życia za darmo. Das ewige Leben ist gratis. Życie wieczne jest dla każdego w gratisie. Warum ist das gratis? Dlaczego jest ono za darmo? Wenn es in dieser Welt ein Angebot gibt, das umsonst ist, dann muss man aufpassen. Wiecie, jeśli chyba każdy z nas to wie, że jeśli w tym świecie pojawia się jakaś oferta i jest napisane gratis, to każdemu się zapala lampka ostrzegawcza. Da steckt meistens ein Trick dahinter. Bardzo często jest coś w tym ukrytego. Gratis bedeutet oft billig. Bo to gratis w naszym świecie oznacza tanio. Aber hier ist das ganz anders. Ale tutaj, w tym miejscu jest to całkiem inaczej. Das Wasser des Lebens ist deshalb umsonst, weil es unbezahlbar ist. Woda życia jest dlatego za darmo, bo się nie da za nią zapłacić. Es hat einen hohen Preis, den kein Mensch bezahlen kann. Ta cena jest tak wysoka, że żaden człowiek nie jest w stanie jej wyłożyć. Aber es ist bezahlt. Ale mimo to została zapłacona. Da hat jemand bezahlt. Ktoś zapłacił. Die Rechnung, die ich nie bezahlen konnte, die hat jemand anders bezahlt. Rachunek, którego ja nigdy nie byłbym w stanie zapłacić, zapłacił za mnie ktoś. Der Preis war das Blut, das Leben des Herrn Jesus. Tą ceną była krew Pana Jezusa. Und deshalb ist das Wasser des Lebens umsonst. I dlatego woda życia jest za darmo. Aber wir Menschen müssen es annehmen. Ale my, ludzie, musimy to przyjąć. Die Gnade Gottes ist erschienen heilbringend für alle Menschen. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. Das Angebot des ewigen Lebens gilt für jeden. Oferta życia wiecznego jest dla każdego. Aber jeder Einzelne muss es annehmen. Ale każdy osobiście musi ją przyjąć. Darf ich euch eine Frage stellen? Mogę was coś zapytać? Haben wir alle dieses Wasser des Lebens angenommen? Czy każdy z nas tutaj przyjął tą wodę życia? Sind wir alle zu dem Herrn Jesus gekommen? Czy każdy z nas przyszedł do Pana Jezusa? Er sagt: Kommt her zu mir, alle die ihr mühselig und beladen seid. On mówi: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Kommen heißt glauben. A przyjść to oznacza uwierzyć. Hast du an den Herrn Jesus geglaubt? Czy ty uwierzyłeś, czy uwierzyłaś w Pana Jezusa? Ihr lieben Kinder, habt ihr alle persönlich den Herrn Jesus als euren Heiland angenommen? Drogie dzieci, czy przyjęliście Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela? Eure Eltern können viel für euch tun, aber das müsst ihr selbst tun. Wasi rodzice mogą wiele rzeczy dla was zrobić, wiele rzeczy wam dać, ale tą rzecz musicie osobiście uczynić. Und auch wir Erwachsenen. I również my, dorośli. Sind wir alle gekommen und haben das Wasser des Lebens genommen? Czy wszyscy przyszliśmy i wzięliśmy tą wodę życia? Es nützt nichts, hier in den Zusammenkünften zu sitzen. To nic nie da, nic się nie przyda siedzieć tutaj na tej sali. Also, es ist gut, wenn wir hier sind, aber es nützt nichts im Blick auf das ewige Leben. Oczywiście dobrze jest, że tu jesteśmy, ale to się nie przyda, jeśli chodzi o życie wieczne. Du bekommst das ewige Leben nicht, weil du getauft bist. Nie będziesz zbawionym dlatego, że się dałeś ochrzcić. Du bekommst das ewige Leben nur, wenn du glaubst. Życie wieczne dostaniesz tylko wtedy, gdy uwierzysz. Wenn du den Herrn Jesus annimmst und sagst: Herr Jesus, das tatst du für mich. Jeśli przyjmiesz Pana Jezusa i powiesz: Panie Jezu, Ty uczyniłeś to za mnie. Es ist nochmal eine Evangeliumsverkündigung auf dem letzten Blatt der Bibel. Jeszcze raz, to jest głoszenie Ewangelii na ostatniej stronie Biblii. Dann endet dieses Buch mit dem, was der Herr Jesus sagt. I ta księga kończy się tym, co mówi Pan Jezus. Der diese Dinge bezeugt, das ist der Herr Jesus. Mówi ten, który świadczy o tym, czyli Pan Jezus. Er spricht: Ja, ich komme bald. Tak, przyjdę wkrótce. Der Jesus hat uns ein Versprechen gegeben. Pan Jezus dał nam obietnicę. Eine feste Zusage. To jest pewna obietnica. Wir lesen Johannes 14. Otwórzmy Jana 14. Johannes 14, da geht es um das Vaterhaus, wir lesen Vers 3. Tu jest mowa o domu Ojca i przeczytajmy 3. wiersz. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Der Jesus selbst hat versprochen, wiederzukommen. Pan Jezus sam nam obiecał, że przyjdzie znowu. Hält der Herr Jesus sein Versprechen? Czy Pan Jezus dotrzyma obietnicy? Ja, ganz sicher. Tak, na pewno. Und hier auf dem letzten Blatt der Bibel betont er noch einmal: Ja, ich komme bald. I tutaj na ostatniej kartce Biblii podkreśla to jeszcze raz: tak, przyjdę wkrótce. Das heißt eigentlich: Ich beeile mich zu kommen. To oznacza: śpieszę się, jak gdyby pośpieszam się, by przyjść. Wir wollen einen Vers lesen noch aus dem Hebräerbrief, Kapitel 10. Jeszcze jeden wiersz z Hebrajczyków 10. Da heißt es in Hebräer 10 Vers 37, noch eine kleine Zeit und der Kommende wird kommen und nicht ausbleiben. Hebrajczyków 10:37. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. Der Jesus ist der Kommende. Pan Jezus jest tym, który ma przyjść. Er ist schon im Begriff, er ist sozusagen schon unterwegs zu kommen. Można by tak to powiedzieć obrazowo, że on już jest w drodze. Und deshalb sagt er hier: Ich komme bald. I dlatego on tutaj mówi: przyjdę wkrótce. Wir finden diese Zusage ein paar Mal in der Offenbarung. I tą obietnicę znajdujemy kilkukrotnie w objawieniu. In Kapitel 3 Vers 11 heißt es. 3. rozdział 11 wiersz. Ich komme bald, halte fest, was du hast. Przyjdę rychło, trzymaj co masz. Da appelliert der Herr Jesus an unsere Verantwortung, das festzuhalten, was wir haben, bis er kommt. Tutaj Pan Jezus apeluje do naszej odpowiedzialności, abyśmy trzymali to, co mamy. To jest ta prawda wiary, której mamy się uchwycić. 22 rozdział 7 wiersz. Da steht, ich komme bald, glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. I oto przyjdę wkrótce, błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. Da verbindet der Jesus sein Kommen wieder mit unserer Verantwortung. Tutaj znowu Pan Jezus łączy swoje przyjście z naszą odpowiedzialnością. Und er zeigt das Glück, wenn wir den Inhalt dieses Buches bewahren. I on nam pokazuje to szczęście, gdy będziemy zachowywali to, co jest w tej księdze zapisane. Dann in Kapitel 22, Vers 12. Potem 12 wiersz tego rozdziału. Oto przyjdę wkrótce. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. A zapłata moja jest ze mną. Wenn der Jesus kommt, bringt der Lohn mit. Gdy Pan Jezus przyjdzie, on przyjdzie z zapłatą. Ist der Lohn wichtig? Czy ważna jest ta zapłata? Vielleicht sagen wir, der Lohn ist uns nicht so wichtig, wir haben ja den Herrn. Może byśmy powiedzieli, nieważne, zapłata jest nieważna, bo przecież mamy Pana. Ale uważam, że nie powinniśmy tak mówić. Bo jak znieważymy tą nagrodę czy zapłatę, to wtedy znieważamy tego, który ją chce dać. Przed chwilą mówiłem o tym prezencie urodzinowym, który dostaję od mojej żony. Czy byłoby to w porządku, gdybym powiedział do mojej żony, wystarczy mi, że mnie kochasz, ten prezent mi wcale nie jest potrzebny? Oczywiście, żona jest dla mnie o wiele ważniejsza niż ten prezent, który mi daje. Ale nie pogardzę prezentem, który daje mi moja kochana żona. Pan Jezus przychodzi i możemy cieszyć się na Niego, z Niego, ale i z tej zapłaty. Ale tutaj po raz ostatni, gdy on mówi, tak przyjdę wkrótce, Pan nic nie dodaje. Teraz chodzi tylko o Niego. Ich komme bald. Ja przyjdę wkrótce. Und dann kommt die Antwort, Amen, komm Herr Jesus. I tutaj mamy odpowiedź, Amen, przyjdź Panie Jezu. Dann kommt der letzte Satz dieses Buches. I mamy ostatnie zdanie tej księgi. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit allen Heiligen. W niemieckim brzmi to tak: Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wszystkimi świętymi. So endet das Neue Testament. Tak kończy się Nowy Testament. Wisst ihr, wie das Alte Testament endet? Wiecie, jak kończy się Stary Testament? Wir wollen mal schauen. Otwórzmy. Der letzte Vers des Alten Testamentes. Ostatni wiersz Starego Testamentu. Hoffe, dass das jetzt in Polnisch genauso ist. Lies mal den letzten Vers, Maleachi. Damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Ja. Ostatnie słowa Starego Testamentu, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. Das Alte Testament endet mit Gericht. Stary Testament kończy się sądami. Das Neue Testament endet mit Gnade. Nowy Testament kończy się łaską. Co jest? Czym jest łaska? Łaska to prezent, na który nie zasłużyliśmy. Czy w ogóle kiedykolwiek na coś zasłużyliśmy? Nie. Das ganze Leben des Christen ist eingerahmt von unverdienter Zuwendung Gottes. Całe życie chrześcijanina jest objęte niezasłużonym prezentem Bożym. Jeśli popatrzymy w przeszłość, to z łaski zostaliśmy wyratowani. Jeśli patrzymy na teraźniejszość, to znamy te słowa, dosyć Ci na łasce mojej. Und wenn wir an die Zukunft denken, dann hoffen wir auf die Gnade, die uns gebracht wird, wenn der Herr Jesus wiederkommt. A gdy patrzymy na przyszłość, to mamy nadzieję na tą łaskę, która nas przywiedzie do Pana Jezusa. Es ist alles unverdient, Gnade. Wszystko jest niezasłużone, nie zapracowaliśmy na to. Łaska. Und hier sagt der Schreiber, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit allen Heiligen. I tutaj pisarz mówi: łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wszystkimi świętymi. Und dann sagen wir von Herzen Amen. I z całego serca możemy na to powiedzieć Amen. Jan widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga. Ja nie widziałem, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. Czy widzisz je? Czy widzisz je? Złote miasto zbliża się i usłyszałem donośny głos stron. Oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi, będąc Bogiem im. Złote ulice, tak jasno śnią, czy widzisz się? Perłowe bramy, szeroko otwarte i odszedł Bóg wszelką zę z oczu i śmierci już nie będzie. Ani smutku, ani krzyku, ani boleści już nie będzie, bowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie: oto wszystko nowym czynię. Stare rzeczy przeminęły, oto wszystko stało się nowe. Słowa te są pewne i prawdziwe, słowa te są pewne i prawdziwe. Ja widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga. Ja nie widziałem, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla mnie. Złote ulice, tak jasno śnią, czy widzisz je? Perłowe bramy, szeroko otwarte. Wszystko nowe, stało się nowe. Wszystko nowe, stało się.